Siema, siema. Słuchajcie, zanim przejdę do tematu głównego tego vlogu, to chciałem wam opowiedzieć o wczorajszym dniu. Miałem taki paskudny dzień, po prostu taka załamka, po prostu nie chciało się aż żyć. Słabo było. Każdy z was takie dni ma, jest po prostu jest syf totalny. No to nie wychodzi, tamto nie wychodzi, tu po prostu no lipa jest i nie wiem. Najlepiej to po prostu, nie wiem, przespać to albo, nie wiem, a czasami nie można tego przespać, po prostu jest źle, nie wiadomo jak, co wyjdzie, ale dobra. W każdym bądź razie ja taki dzień miałem wczoraj i mówię sobie, ja raz, po prostu przejebane. Wyszedłem z domu, mówię, dobra, jadę po motocykl, jadę pośmigać, potrenować trochę na kole. No i słuchajcie, dwa przejazdy sobie zrobiłem, patrzę, motocykle jadą. Przyjechało dwóch widzów, betami, pięćdziesiątkami, supermoto. A jeszcze mogłem się tymi betami golnąć, no normalnie szok. No i po prostu dzień stał się naprawdę fajny. Zacząłem ich tam uczyć, na tym kole wyrywać z miejsca. Bo wiadomo, pięćdziesiątki, no to tam w czasie jazdy, no to słabo tam wyrwać na początek. Trzeba dużo trenować, mieć dobrą technikę. Także obydwóm się zaczęło udawać, razem śmigaliśmy, razem się nagrywaliśmy. Ja pojeździłem tymi pięćdziesiątkami. Także wleci z tego filmik. Super mądziaki, pięćdziesiątki, bety. Nie, no naprawdę petarda, muszę wam powiedzieć. Jedna beta była na tuningowanym wydechu, czyli takim sportowym, a druga była po prostu na wydechu seryjnym. Ale jedna i druga naprawdę były mega petarda. Obydwie w tych samych kolorach, naprawdę coś fajnego. Lada moment wleci z tego odcinek, zapraszam, a ja idę paczki od mojej rozpakowywać, bo zawalił mnie tymi paczkami. Normalnie szok, a ona waży trochę, ta paka. O, jest koleżanka, słuchaj. Paczka jest. No, ja tak właśnie czekałem na ciebie, to aż mogę zajdziesz. Ja rozpakować? No tak, no właśnie. No, duża paczka, duża. Trochę ciężka nawet. To są zawsze miłe chwile, nie? Jak te werble, czy werble. No to jest nasz, Klaudia, to jest nowy rider. Tak ma być. Czeka tylko na różowe ciuchy. Tak ma być, podobno. Różowy kas. Łojeny, no Moira oczywiście zapakował to. O jacie, znowu kasa. Tu jest i liścik. Siema Black Opso, siema Wiara. Siema Moira. Kilka spraw. Pierwsza, Kuba. 50 zł od wujka Moiry. Tak jest. Dwójka. Tablica dla ciebie, nowa, Black Opso. Trzeba szukać. A, bo moja jest, słuchajcie, taka po glebie. Się tak wkomponowało ładnie. Ja to odgumkuję. Dobra, może odgumkuj. Będzie łatwiej. Honda. A nie, to nie można. Dobra, no jeszcze nie. Dobra, tak. Trójka. Tablica dla Klaudii. Różowych nie mają. Ajej. Uśmieszek. A już masz. No to... Dziękuję. R600 to jest dla Marcina. Mister Prezydent, Tomek, Szczałka, Black Opsa. Z polskimi znakami. No, Dąbroś, okej, okay. Ale Dąbroś masz wypas. Oj, pozdrawiam wszystkich z kanału Black Opso. Muszę spadać, bo właśnie nowa muza wleciała. Elo, enduro. Enduro. Klaudia, przyszła paczka znowu od Moiry. Słuchaj, ten Moira to już przesadza chyba, nie? No codziennie paczki. No codziennie paczki, normalnie szok, a ona waży trochę, ta paka. Naprawdę, mówię wam. Mam nową operatorkę kamery. Nowa, Klaudia. O kurwo, ty no nie, no liścik jest, nie, bez tego liściku nie rozkminię, zobaczcie, foksy rękawiczki, zobaczcie, gripy, to chyba te różowe to dla ciebie, siema Jaro, siema Wiaro, dzień dziecka, uuu, dzień dziecka, gripy fiolet, fiolet czy róż, jedne i drugie, coś ty, będziesz miała dwie? Violet Fox i różowy Pro. No. Jak? Podobają ci się? Bardzo. Tylko na co se założysz? No nakłada. Chodź przymierzymy, zobaczymy. No patrz, Klaudia już tablicę rejestracyjną masz. Zobacz. A to trzeba zdjąć? Czy to się... No to trzeba zdjąć i założyć te. Zobacz jaki czad. To już Tomkowi nie dasz go. Rozumiesz? Po co mu ten kład? On ma skuter. Dobra, to ma za zadanie założyć. Tylko wybierz sobie, które. Jedna będzie tu, a druga będzie tu. No ale masz cztery. No to mówię, to jeden kolor będzie chcesz. Jeden kolor będzie tu, a drugi będzie tu. A tamte na zmianę będziesz miała? Dobra, okej. Gripy zielone.
zielone w Kupson, na Merelu. Zielone, to jest Kupson. Zobaczcie. I żółte też. To jest dla Kupsona. O, te są ładne, do butów będą mu pasować. No, ale czad. Poczekaj, poczekaj. Nie no. Kurde. Ale do motoru też, bo ma przecież żółto-zielony, nie? No. Albo te, to sobie wybierze, dobra. Dzięki, Moira, ja nie mogę. Żółte. Chyba sobie poprzyklejał wlepy Black Opsa, będzie miał ten lepszą moc. Będą pasować do lusterek myślnik projekt. Dobra, żółte to nie są dla Kuby. Patrz, to też ma zielone. Żółty to jest do projektu, czyli do lusterek. To idzie do kartonu, bo tu już mamy części do następnego kłada, do następnego projektu. Taki słoik, żeby Kuba się nie nudził. O kurwa. Taki słoik. Uwaga. O kurwa. Taki słoik dla Kuby, żeby się nie nudził. Dzięki, Moira. No Kuba lubi liczyć kasiorę. Dobra, to mu zostawię koło MRF-y. Jak będziemy jechali, to będzie liczył. Na biały ból. Kurwa, widzisz? Dobra, dzięki. Rękawice Fox, żebyś dobrze trzymał raptora, jak będę cię objeżdżał. O kurwa, rękawice Fox są dla mnie. Na raptusa. Jak będzie mnie objeżdżał, to ja muszę... Bardzo dobre. Ale nie wiem, czy będziesz mnie objeżdżał. PS, jakby nie pasowały, to konkurs, bo nie mogę wymienić. Nie, pasuję. Jest. I? Pozdrawiam wszystkich z kanału Black Opso. A te gripy? Wujek Moira, ATV. To dla mnie. Żółte czarne. Fox. To te będą pasować do projektu. Aha. Żółte Fox, a żółte Fluo Kuba. Aha, no dobra. No, na odwrót. Na odwrót, dobra. Te do projektu idą. Bo jak nie wiecie, to kolejny projekt wylatuje. Tylko jeszcze nie wiemy, czy kład, czy motocykl. A te idą do Kuby. No. Czyli taka wisienka na torcie to jest gripy dla ciebie. Nie? Mówisz? No. A teraz tylko czekać na ciuchy, kask, buty różowe. Także dzięki, Moira. Trzymajcie się, nara. Coś jeszcze, Klaudia, byś powiedziała odnośnie twojej przygody z enduro? No zaczynam, będę. Będziesz? Chyba zaczynać. Tak. No. To nara, hejos. Foxy. Moira, ale słuchaj, czarne to oznaczają szybkość, także ja nie wiem, jak ty chcesz mnie objeżdżać, jak będę miał te rękawice od ciebie. Po prostu, wiesz, a jak głupawka jeszcze mnie weźmie, no to będzie słabo z tym objeżdżaniem mnie.